Od 23 czerwca do 7 lipca, czyli przez dwa kolejne tygodnie, zamknięta będzie kryta pływalnia przy ulicy Piłsudskiego w Nysie. Jak co roku, obiekt wymaga przeprowadzenia niezbędnych przeglądów technicznych, konserwacji urządzeń, odszorowania niecki. I wymiany wody. I mimo, że są to czynności rutynowe, to słychać pomruki niezadowolenia z powodu nieczynnej pływalni, zwłaszcza że chłodne dni eliminują kąpiel w otwartych obiektach. Mirosław Aranowicz, dyrektor nyskiego ośrodka rekreacji, wyjaśnia i uspokaja, że przerwa techniczna jest konieczna. Przypomina także, że przez długie lata nyska pływalnia kryta zamknięta była przez cały okres wakacji, a dopiero od 2003 roku dzięki umiejętnemu zarządzaniu udało się przewrócić niemalże całe wakacje na krytym basenie. W czasie przerwy, oprócz stałych czynności związanych z konserwacją urządzeń i spuszczeniem wody, zostaną także odświeżone toalety i przebieralnie oraz zamontowane zegarowe wejścia na saunę.